Sul, sul, simomaniacy! Z tej strony Simka Daga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy już kolejny glow up, który kończy nam rodzinkę ćwirów. Tak jak Wam obiecałam w zeszłym tygodniu, gdzie robiliśmy sobie Johnego i jeżeli jeszcze ktoś nie oglądał tamtego glow upu, no to tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieli przerzutkę do tamtego filmiku. Tutaj sobie będziemy właśnie robić teraz Mortimera i jego syna Aleksandra. Mortimer wyszedł naprawdę świetnie. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałam, że zrobię z niego aż tak fajnego faceta. Co do modyfikacji, czyli tych CC, no to zbyt wiele tutaj popisu nie mieliśmy, bo zarówno gra, jak i inni simomaniacy, którzy tworzą ubrania do Simsów, no nie ma jakiejś pokaźnej kolekcji tych ciuchów dla facetów, ale z tego co miałam, myślę, że udało mi się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby Mortimer wyglądał naprawdę zabójczo. Jeżeli będziecie do końca, a mam taką nadzieję, to będziecie mogli sobie też zobaczyć, jak to wyglądało poprzednio, czyli jak był ubrany wcześniej i jak jest ubrany teraz. No, przyznam się Wam szczerze, że trochę bawi mnie jego strój na zimną pogodę, bo wygląda jak żywcem wyciągnięty z facetów w czerni, cały na czarno, czarne rękawiczki, okulary. No, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli lubicie gry właśnie takimi rodzinkami, które już są w grze i lubicie je przerabiać i grać później nimi, no to tutaj do Belli i do Kassandry macie już linki i to wszystko jest na moim kanale w folderze Glow Up. I tutaj do Mortimera i Aleksandra będziecie mieli najprawdopodobniej w niedzielę też te linki i będziecie mogli sobie pobrać wszystkie ciuszki, pobrać ich z galerii, oni są udostępnieni w galerii, możecie je ich pobrać, znaleźć ich w galerii, wpisując hashtag Simkadaga, wtedy Wam wyskoczą wszystkie moje prace, moja nazwa na właśnie w galerii na Origin jest dość trudna, więc wpisuję po prostu ten hashtag Simkadaga, wy też to sobie wpisujecie i będzie Wam to zdecydowanie ułatwiać szukanie tego wszystkiego. I nie zapomnijcie oczywiście włączyć sobie, żeby Wam pokazywało również te obiekty z zawartością zmodyfikowaną. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Właśnie wcześniej, jak zabierałam się za ćwirów, to jeszcze przeczytałam taką dość zabawne porównanie Mortimera, że Mortimer jest to taki, jakby to powiedzieć, simowy Dawid Podsiadło. Więc no, z tym wąsem i z tą fryzurą, którą mu zrobiłam, no to wygląda jeszcze bardziej podobnie do Dawida Podsiadło. Więc myślę, że to też jest właśnie fajne. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Aleksander, no jak to dziecko, do dzieci to już kompletnie jest strasznie mało CC, a do chłopców no to już jest też kolejna masakra, bo jest ciągle pod górkę. Nie wiem dlaczego tak jest, że tych ciuszków tworzonych przez innych simomaniaków jest zawsze tak mało dla facetów i dla dzieci. No ale też właśnie wygląda dość fajnie. On ma tutaj w tych swoich aspiracjach, że jest taki, wiecie, że jest takim jakby kujonem i też tak z wyglądów przypominał takiego właśnie chłopca, który bardzo lubi się uczyć, więc też jego glow up został wykreowany mniej więcej pod to, co lubi po prostu. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? To już będzie na tyle o ćwirach tutaj. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, który został odświeżony, dostał nową szatę graficzną, dzięki czemu teraz fajnie współgra tutaj z moim kanałem. Nazwa na Instagramie taka sama jak tutaj Simkadaga. Jeżeli filmik Wam się podobał i generalnie seria Glow Up Wam się podoba, no to zachęcam Was do dawania łapek w górę i komentowania. Wpadania również na mój kanał, żeby zobaczyć, co tam ciekawego jeszcze się znajdzie dla Was. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, wtedy nie przegapicie żadnego filmiku, który wpada na mój kanał. Zapraszam Was też na moją stronę na Facebooku i do dołączenia na moją grupę na Facebooku Simsiaki Simki Dagi.
Dobrze, moi drodzy, ode mnie to już będzie na tyle. Będziecie mieli jeszcze konfliktowe zaręczyny w tym tygodniu i to będzie już na tyle. Dobrze, ja już uciekam, a wy zostańcie sobie do końca. Pa!